Witam serdecznie, z tej strony Transdimensional. Powracamy do XCOM 2 Long War 2, do naszej misji, która przebiega tak, jak się obawiałem, że przebiegać będzie mogła. No dobra. Tu czy tu? Tu czy tu? To jest dość daleki strzał dla shotgunu. Dobra. 76% szansy. 36% szans na to, że nie uda się. Wtedy nie strzelisz. Możesz strzelić, ale nie zabijesz go. Nie ma szans na to, żebyś go zabił. Nagle sprawa nam się odrobinkę skomplikowała. Dobra. Schowaj się tu. Naukowca odzyskaliśmy. Bazowe założenia misji zostały spełnione. Teraz tylko musimy odzyskać jak najwięcej naszych żołnierzy. Strzelaj. Tego się obawiałem. Mam nadzieję, że sektoid się przestraszy i ucieknie, bo ma właściwie darmowe zabójstwo na jednego z naszych ludzi. Okej, oznaczenie. Nie jest źle, nie jest źle. Stracimy niestety tą jednostkę ekwipunku. No ale nic na to nie poradzimy. No! Że w pełną osłonę, właśnie dlatego go tam umieściłem. Tworzysz zombie. Ale w pełną osłonę strzał. I to nawet nie było drażnięcie, to było trafienie. Wiecie, jaka jest szansa na to, żeby on trafił w pełną osłonę? Około 20%, max. Dobra, minęło ogłuszenie. Teraz tak, mamy 4 tury. Musimy przemieścić... No dobra, musimy zrobić teraz kilka ryzykownych rzeczy. 43%, 28%. Skacz tutaj. Nie użyj genet. Proszę, rozwal go. Mam plan awaryjny, ale proszę, rozwal go. Dziękuję. Łup zniszczony. Oj, to straszne. Teraz dla mnie istotne jest przeżycie. Okej. Jeden strzał, dwóch wrogów z głowy. Mamy 43% szansy na zabicie gościa i nie mamy właściwie żadnej lepszej akcji. Strzelaj.
Oczywiście, nawet go nie desnąłeś. Dlaczego miałbyś? No dobrze, ciekawe. Ciekawy fragment. Pełna osłona, jakaś pełna osłona by nam się przydała. Jaką masz szansę na trafienie go? 25%? Czy pewne obierzenie? Ja bym wybrał chyba pewne obierzenie. Tylko jesteś naznaczony, więc musisz zostać za pełną osłoną. Użyj na siebie protokołu wsparcia. Następnie użyj protokołu bojowego. To są pewne obrażenia, których i tak dalej nie zużyjemy. I wolę to od małej szansy na trafienie. Warto. No, super! Nie trafiasz za każdym razem w pełną osłonę. Bardzo miło z twojej strony. Mamy dwie tury do wykrwawienia. Go. Zdążymy. Czysto teoretycznie powinniśmy być w stanie zdążyć go wynieść. Czysto teoretycznie. Jeżeli uda nam się pozbyć tego gościa. Ale nie wiem, jak miałby nam się udać pozbyć tego gościa. Jest za pełną osłoną. Musielibyśmy przebiec przez dwa Overwatchy. Kto ma najwięcej punktów życia? Naznaczone. No dobra, musimy zaryzykować. Biegnij do pełnej osłony. Okej, udało się. O jedno więcej pole chciałbym móc się przemieścić. Ale cóż, musimy zaryzykować. Powinienem był już dawno uciekać z tej misji. Niepotrzebnie walczyłem na nim. Powiedz mi, że będziesz w stanie uciec. Stąd nie ma gwarancji. Ale ty nie musisz uciec jeszcze w tej turze bezpośrednio. Spróbujemy tak. Jak widzicie, to jest właśnie powód, dla którego nie gram na wyższym poziomie trudności. Niby próbuję przemyśleć, co robię, niby wszystko, niby tego. A, tak, w pełną osłonę, oczywiście. Jak najbardziej. Naturalnie. Jesteśmy sflankowani. Wierzę w... dwóch rannych żołnierzy. Jeżeli wydostaniemy się w tej turze, nie jest tak źle. Jeżeli musimy jeszcze tyle zaczekać, jest... dużo gorzej. Powiedz mi, że dosięgniesz. Okej, dosięgniesz. Jeden żołnierz uratowany. Ustabilizują go natychmiast, gdy znajdziemy się na pokładzie. Na miejscu już czeka sprzęt medyczny. Byłbyś w stanie go zajść z boku? Kurde, nie. Z jakiegoś... O, jedno pole, naprawdę. O, jedno pole.
gdybyś doskoczył tutaj, to byłbyś sfrankowany. Ale możesz schować się tutaj. I to jest ryzykowne zagranie, ale musimy je podjąć, że tak to ujmę. Okej, udało się nam. I teraz musimy przemieścić się za jakąś pełną osłonę. I tutaj. No dobra. I w następnej turze reszta naszych żołnierzy się stąd ewakuuje. Jeżeli ten żołnierz Adwentu... O, super. Idealnie. Jak widzieliście, misja zakończyła się pokazem mojej niekompetencji. Muszę o wiele lepiej przemyśleć, co jest tak naprawdę w danej misji priorytetem. O, strzelaj, Gnajka. No, super. Udało ci się go zabić. I zakończyliśmy misję, eliminując wszystkie jednostki wroga na mapie, co nie było konieczne, co przypłaciliśmy ranami, które opóźnią nasz postęp. Absolutnie fatalnie zrealizowana misja, bardzo, bardzo prosta misja. Brakowało mi tutaj wizji i zdecydowania. Całkiem ładny odsetek trafień, wrażeń, jak na ten etap gry. Byłbym o wiele bardziej z siebie zadowolony, gdyby nie ta krytyczna rana, która wyeliminuje naszego jednego szturmowca z puli na miesiąc około. Plus rana na... kto został zraniony? A tak, nasz gunner. Altlerzysta. 13 dni! No cóż, przynajmniej będziemy mieli jednego altlerzystę, bo wraca... Nie, wyszkolimy nowego altlerzystę. O, właśnie. Blokada, jak najbardziej. Większa szansa na trafienie przygwożdżonych celi. Jeżeli chodzi o specjalistę, protokół reanimacyjny, jak najbardziej. Jest po prostu zbyt przydatny, żeby go nie mieć. Granadier szybkie użycie, ponieważ będzie to nasz granadier skupiony na granatach nie zadających obrażeń bezpośrednio. Błyskawiczny refleks, świetny strzał. Chyba tobie przyda się błyskawiczny refleks. Świetny strzał. Tutaj chodzi po prostu o to, że używamy innego typu amunicji. A nie, że świetnie strzelamy z shotgunu. No ale... Nieważne. Świetny strzał, niech będzie. Tylko jedna kolba. Ale mamy wreszcie naukowca, co oznacza, że możemy zmienić badania i dokonać sekcji zwłok sektoida. Żołnierz Adwentu potrzebuje dwóch naukowców, czyli najpierw sekcja zwłok sektoida. Radio ruchu oporu najprawdopodobniej następne. No dobrze, zostawmy na razie to. 9 dni. Mamy jednego naukowca, shinobi oficer na następny dzień, tak? Nie. To nowa partia żółtodziobów otrzyma... otrzyma klasę. To możemy na razie zostawić. Mamy 13 zasobów. Musimy pamiętać, żeby je wydać w ciągu najbliższych 14 dni. Z tym nie powinno być problemu. Nowy cel. Unieszkodliwić cel.
Z tym jest pewien problem. Może mu nie szkodliwić cel, ale przyciągnie to uwagę Adwentu, co oznacza, że o wiele trudniej będzie nam wykonać misje, które są nam obecnie niezbędne, chociażby znalezienie większej ilości inżynierów i naukowców. To jest nasz absolutny priorytet obecnie. A więc tej misji nie wykonamy. Kontynuujemy skanowanie. Okej, nowa partia żołnierzy. I znów wracamy do próby zarządzania naszymi drużynami. Specjalista, technik, dwójka rannych, ale wrócił nasz grenadier z pierwszej misji, więc mamy dwójkę grenadierów do dyspozycji, Shinobiego i artylerzysta oraz nowicjusza. Możemy zatrudnić jednego nowicjusza. No, mamy tylko jednego i tak. A zobaczmy, czy ten nowicjusz nas interesuje. Ten nowicjusz... znośna celność, znośna ilość punktów życia, ruchu, uników. Zastanawiam się, czy to nie będzie specjalista. No nie, za mało pakowania. Zobaczmy najpierw, kogo nam potrzeba. Po tej misji, którą teraz wykonamy, rozbijemy naszą pierwotną drużynę. Nasz Shinobi jest ćwiczony. Ok. Jeszcze raz. Rzucamy okiem na to, jakich mamy żołnierzy i jakich klas nam potrzeba. Artylerzysta, jeden w naszej pierwotnej drużynie, jeden infiltrujący. O, mamy jeszcze jednego artylerzysta, którego dopiero teraz wyszkoliliśmy. Musimy pamiętać, że wypadałoby przydzielić z powrotem do naszych bezpiecznych przystani jakichś żołnierzy. Sądzę, że teraz przydałoby nam się wyszkolić sobie specjalistę oraz strzelca wybojowego. Tak, specjalista i strzelec wyborowy. A więc przyjrzyjmy się naszym nowicjuszom. Strzelec wyborowy, czyli osoby o najwyższej celności i niekoniecznie wysokich innych parametrach. 5 punktów życia na strzelcu wyborowym? Nie. 4 punkty życia na strzelcu wyborowym już bardziej. 18 uników. To jest bardzo, bardzo dużo. Nie wiem, to raczej będzie nasz Ranger, ale ma strasznie mało ruchu. Właściwie bardziej pasuje mimo wszystko. Ze względu na tą straszliwie abysmalnie małą ilość ruchu, to będzie raczej nasz strzelec wyborowy, czyli Rika Boss. Jesteś naszym nowym strzelcem wyborowym. Strzelec wyborowy, proszę bardzo. I teraz musimy poszukać żołnierza, który będzie dobrym specjalistą. Oczywiście dobry specjalista może mieć dużą ilość punktów do hakowania, to byłoby miłe. Mickey Woods jest ponadprzeciętnym żółtodziobem, ale dobry specjalista zazwyczaj jest również oficerem, co by oznaczało, że brat Mason byłby tutaj dużo, dużo lepszym kandydatem. No dobrze, panie Mason. Jest pan
zakwalifikowany jako specjalista i w przyszłości jako oficer. Mason, Brad Mason. Brad Mason. Specjalista. Prawda? Nie mylę z technikiem, nie mylę z technikiem. Okej. Okay. Specjalista i strzelec wyborowy są szkoleni. Nasz Shinobi jest szkolony na oficera. Rzućmy okiem, jak wygląda nasza sytuacja globalnie. Misja, na którą się nie udamy. I... zniszczenie przekaźnika. Ekstremalnie niski poziom aktywności, 3 tury do ewakuacji. Czy ja chcę wydać... czy ja chcę wydać pakiety wywiadowcze? Sądzę, że zostawię tą decyzję dla przyszłego mnie, moi drodzy. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i zapraszam do następnego odcinka, w którym to zniszczymy przekaźnik obcych. Spokojnego dnia. Hej, hej!